Witam, drodzy widzowie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Retiona Prince. W takim wydaniu i troszkę dalej Muna w takim wydaniu. Śmietanka w postaci Ligola tylko pod zamówienie i niestety już koniec. I tu jeszcze troszkę, ale nawet go nie widać. O, troszkę takiego Rubinstara. Na placu no nie ma zbyt dużo towaru, a z tego co się już dowiedziałem w ciągu dnia tego towaru było dosyć dużo, mimo fatalnej pogody bardzo dużo towaru zeszło. Powiem wam rano co się działo przez noc i tak dalej, będzie pełna relacja. Witajcie, 6 rano, ja się wyprzedałem już o 2. W sumie do teraz czekałem na załadunek tego, co było zamówione. I już wam pokażę, co zostało na giełdzie o 6 rano. Jest szara. Idziemy zaglądnąć do Elizy i Red Cupy. Już sprzedane? Kurna. Jak cenowo? No i dobrze. A ty coś, że się załadował? No już puste załadowałem na zakupy i... 15 go daje, że Elizy sobie. Śmieję się, że dzisiaj my go do tak. Ty masz taką drobną, akurat pasuje, go tam ty, a ostatnio ci nie pasowała, chcieć grubo. Bo nie było, bo nie było. Oj, idziemy dalej. Wyspany? Wyspany. Sprzedany, idę na zakupy. Dużo było grubego. Grubego było dużo. A towaru mało. Nie. Niby ten, co ja do niego ładowałem, wiesz, mała renóweczka, tam chyba się do, nie, 500 skrzynek było równie. Nie, nie ten Zembrowy. Nie? Nie. On też jakiś mniejszy. Mniejszy, ATG-iem był. No. Wypatrzą po 9 do góry, pod sam sufit w terenóweczkę i na wcisk. I od razu wiesz, na sklepy, na tyłek, nie, żeby od razu zrzucić pewnie. Słuchaj, każdy radzi jak może, nie? Więc kontynuując, słuchajcie, towaru dużo nie ma, a i nie było. Kupca sporo, tak jak słyszeliście, tam się kolega wypowiadał. I co? No, jakoś to powoli schodziło. O, tutaj panu Jarkowi zostało jeszcze parę paczek. Coś tam, czegoś tam szuka w tych skrzynkach. Idę dalej, i do domu. No, 100 miałem zamówioną, 100 do podania, no, do podania samego Prince'a. Ostatnio byłem w ogóle niezamówiony, no i też wyprzykałem. A, tu mamy u handlarza towar. Bardzo dużo warzyw. Więc tak, sytuacja wyglądała dziś tak. Towaru było znacznie mniej niż w zeszłym tygodniu. Kupca więcej, więc automatycznie zejście dużo lepsze. Cenowo tu się nic nie pozmieniało. Wszystko zależy od jakości towaru tak naprawdę. Już powoli zaczyna być to widać. Pojawia się w Sandomierzu kontrolowana atmosfera, ale nadal jest ona ceniona w cenie zwykłej chłodni. Nadal zdarza się przechowalnia. I o dziwo niektórzy kupujący biorą jabłka z przechowalni. Owo cena. Ale już coraz ciężej tego typu owoce sprzedać.
pojawiło się więcej gruszki, co troszkę mnie w sumie zdziwiło, bo tej gruszki w Sandomierzu zawsze było mało. A dziś widziałem bodajże 4 sprzedających z gruszką. I automatycznie cena tej gruszki, jak w zeszłym tygodniu, była około 110-120 zł za ładną konferencję, spadła na 85-90 zł. Co do jabłek, no to mówię, cena się tutaj praktycznie nie zmieniła. Zejście na szarą bardzo słabe dziś. Ale tak, coś powoli zaczyna się ruszać. W zejściu, oczywiście w zejściu, chociaż kupujący narzekają, że z ich strony jest słabsze zejście. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, do następnego.